Dzień dobry! Witam Was dnia 16. Światła, światła, więcej światła. Rozpadało się dziś, nie na żarty. Nie na żarty, jest, pada deszcz. To znaczy na żarty trochę, bo nie tak bardzo pada, tylko trochę tak żartobliwie. Ale pogoda się popsuła. Dobrze, że wczoraj posprzątałam ogród. Tak na zimę, wiecie. Powyrywałam, pozamiatałam te kamyki po tego, bo ziemię, bo ten z tylnej ściany jest taki jakby koryto z ziemią i pokryte jest płytami chodnikowymi jakby. I między tymi płytami ta ziemia czasami wypada. Bo wiecie, ziemia się rusza i tak dalej, nie? Dom mi pęka, ziemia do ogróda wpada, no to trzeba ją ze 3 razy w roku wymieść. Trzeba pociąć krzaki, ale no to zostawię na wiosnę i ja myślę, że po prostu zawezwę do tego jakichś specjalistów, bo ja sama tego nie zrobię. Niby mam wyżynarkę, niby to, ale jak ja to wywiozę, co? A zresztą nie wiem, czy specjaliści to wywożą. Nie wiem, zobaczę jak to będzie, ale na razie na wiosnę, bo teraz na zimę nie ma co ciąć. Na wiosnę to się zrobi. Trzeba wyciągnąć ten i przyciąć te wszystkie krzaczory. I tak, i co ja dzisiaj powiem? Ja dzisiaj powiem, że mam super nastrój, dlatego że wczoraj byłam online, trochę na Facebooku, live z kosmetykami i tak dalej, zresztą wiecie. I dużo dziewczyn było, które mi oglądacie tutaj. I po prostu, Jezu, to było tak bardzo miłe, tak bardzo super miłe, co wy mi pisałyście tam. Że się prawie popłakałam. Naprawdę. I to mi tak mnie to napompowało, tak mnie jakoś to nastroiło tak pozytywnie do życia, że to jest po prostu w głowie się nie mieści. Naprawdę, że tak. Tak, wszyscy ludzie mówią, że są hejtery, że to, że tam. Ja nie mam hejterów. Wy to jesteście takie babki. I chłopaki też, bo chłopaki też przecież jak komentują, to też świetnie jest, naprawdę. Takie, wiecie, takie ludzie fajne, a i chciałam powiedzieć, że znalazłam w czeluściach mojego biznesu jeszcze jedną, bo miałam kiedyś w sprzedaży pinsety różowe i ta jedna, co mi mąż ukradł, to ja miałam, to właśnie ja sprzedawałam je i znalazłam jeszcze jedną w czeluściach mojego biznesu, także wyrwane są brwi i tutaj jeden włos mi rośnie zawsze na brodzie. To on też został już wyrwany. No i tak, i właśnie tak było bardzo miło. W ogóle jest bardzo miło z Wami. Nie ma tutaj absolutnie żadnego tego. Jest to bardzo superanckie. Naprawdę. Nie wiem, komu za to dziękować. Jak to za to dziękować, że tak jest super. Ten kanał na YouTubie, w ogóle jak on rośnie, jak on się wspina, jaką ma oglądalność. To jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Naprawdę. Także to jest moja dzisiaj. To jest moja dzisiaj siła napędowa, bo skupiam się na dobrych rzeczach. A wy jesteście dobrą rzeczą. Ha, która mi się przydarzyła, więc na tym się dzisiaj skupiam. Och, także tak. Po raz tysięczny dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście, że w ogóle, że jesteście, że komentujecie, że zostawiacie łapki, że zostawiacie subskrypcje, że polecacie mnie znajomym. Przecież to jest niesamowite, ile osób przyszło, bo ktoś mnie gdzieś tam polecił, bo ktoś gdzieś o mnie powiedział. To jest po prostu ludzie, kochani, czy na Instagramie, czy tutaj, no to jest naprawdę bardzo fajne i naprawdę nie wiem jak za to dziękować, nie wiem jak za to dziękować, bo wiecie co, to już nie chodzi o fame, naprawdę, mi nie chodzi o fame i naprawdę mi nie chodzi o fame, ale chodzi mi o to, że coś się w życiu udaje, wiecie o co chodzi, że znalazłam taką rzecz, która po prostu idzie, po prostu jakoś idzie. Że nie wszystko w życiu musi mi się rozpieprzyć. O to chodzi w tym wszystkim. O to chodzi. Także tak, żebram o lajki i subskrypcje i tak dalej. I nie dla fejmu. Bo ja się z fejmem nie za bardzo dobrze czuję i ja nie uważam, żeby... W ogóle...
Fejmu jeszcze nie mam, ale gdybym nawet miała, to nie, ja nie jestem taka dobra w fejmowaniu, powiem wam szczerze. Ja jestem taka normalna babka, tak mi się wydaje. I nawet jak was spotykam na ulicy czy coś, to nie wydaje mi się, że nie wiem. Jest po prostu. Normalni ludzie, normalne ludzie, tylko wy widzicie moje życie w internetach. To jest po prostu tak. A reszta przecież wiecie, o co chodzi. Reszta to samo życie, nie? Samo życie. Tak jak mi mówicie, że wiecie, że jakby kto, jakbyście wy to mówiły. Bo ja jestem normalna babka, po prostu. Taka jak wy, taka jak wy, jak oni, jak ona. Ja nikomu nie zazdroszczę, wszystkim życzę dobrze. Nie powiem, że się nie denerwuję na nikogo, bo czasem mnie nerwy poniosą. A jak nie? Ale hejtery, nie mam hejterów, nie. Są same fajni ludzie dookoła mnie, a nawet jak ktoś zwraca uwagę, czasami po prostu ktoś nie wie, jak powiedzieć. Nie wie, że może kogoś czymś urazić. To jest taka prawda. Tak to jest czasami, nie? Czasami jak na przykład ktoś pisze do mnie, to mi się wydaje, że on po prostu nawet nie pomyśla o tym, że to nie jest tak za bardzo ładne. Że chciał dobrze. No i to też jest takie, wiecie, no. A ja się wkurzam, bo wiecie. Bo mam problemy emocjonalne, jak to jedna z was powiedziała. Że mam jakieś problemy emocjonalne. No mam. Super problemy emocjonalne mam. Ale walczę z nimi. Walczę. Och, walczę z nimi, próbuję je przejść i wy przechodzicie je razem ze mną, więc to jest... To jest czad. Więcej pudru, więcej! No i tak, wczoraj miałam tyle roboty, że nie wiedziałam, co pierwsze olać. Jak to na Instagramie ktoś mi napisał. A dzisiaj mam jeszcze więcej roboty. Ale dzisiaj już nic nie będę. Wczoraj też nie olewałam, kłamałam. Wczoraj nie olewałam, posprzątałam po prostu w domu i w ogrodzie, bo to trzeba było zrobić. Dzisiaj trzeba posprzątać łazienkę, ale... Jak się wyrobię, bo muszę się, mam dużo takiej pracy, naprawdę dużo takiej pracy, więc tak, muszę jeszcze zrobić zakupy. Jezu, ja ciągle o tych zakupach, no ale tak, panic buying, wiecie, o co chodzi. Nie, no muszę pojechać do sklepu, kupić różne rzeczy. Missy śpi sobie koło mnie. Ona myśli chyba, że jest kotem czasami. Chodź, pokaż się społeczeństwu, pokaż się, oj, kochana moja, tak, kochanka, w ogóle, matka, daj mi spać, wyjdź ode mnie, nie lubię tej kamery, hello, dobra, już się zostawię, no dobrze, wyjdź sobie spać, idź, mówię wam, że ona jest trochę jak kot, już śpi, trochę jak kot ona jest. Ona po prostu się zasypia wszędzie i w 3 sekundy. Pójście spać to jest po prostu moment. Momento. Dan, dan, dan. No, śpij sobie. I takie buty. Pytała Marka, czy wczoraj był pod szkołą. Mówi, że nie był. Nie wiem. Ale dobra. Jak nie był, to nie był. Czemu? Nie, bardzo by to było dziwne, jakby to nie był on. Może faktycznie jego lambadziara ma dzieciaki w szkole. Cholera. Zablokował mnie na szpiegowaniu. Nie mogę teraz szpiegować niczego. Facebooka wykasowałam. Chyba sobie założę jakiegoś drugiego, żeby go szpiegować. Muszę wiedzieć, co się dzieje w życiu. Nie mogę być taka... wiecie. Ale fajnie to mi wyszło. Super. Bardzo fajnie to wygląda. Yumi bumi. No wiecie, trzeba trochę jeszcze dołożyć różnych innych kolorków, ale bardzo ładnie to wygląda. Dołożę z tej paletki teraz. Z tej. Lubię to. Lubię tą paletkę. Więc takie to jest trochę, no, zastanawiające, czemu by kłamał.
Bo jakoś mi się nie widzi to, że to nie było on, no ale dobra. Mówi, że był w pracy. Poproszę wyciąg z jego logowań w pracy. Czajcie to? Bym była chyba byłą żoną z koszmaru. Była żona z koszmaru. Ale tak, byłam na siłowni, było trochę ludzi, ale nie było tak dużo ludzi. Dzisiaj jest środa, co jest. U was jest czwartek, wiem, bo ja wrzucam te filmy z dniem opóźnienia, że na przykład dzisiaj nagrywam, a jutro wrzucę. Więc normalnie jest dużo ludzi w środę, a dzisiaj nie było. Może pogoda, bo ja zauważam, że jak się pogoda psuje, to i mniej ludzi jest od razu na siłowni. Od razu jest mniej ludzi na siłowni. Jak się tylko pogoda popsuje, to od razu oni znikają. Trochę glamu trzeba tu dodać takiego. Nie chce się nikomu, nie? Tak mi się wydaje, że nie chce się nikomu chodzić na siłownię. Jak jest, wiecie. Jak jest po prostu, no co ja mam powiedzieć? Zimno, ponuro, buro. I nie ma komu w ogóle nic zrobić. Dobra, trochę tutaj ciemnego, bo jakoś tak już za jasno wyszło. Makijaże. Makijaże, makijaże, to na zawsze czyt się zmarza. Makijaże, makijaże, to na zawsze. O, bardzo fajne, bardzo mam fajne. Misji, co ty myślisz o moim talencie śpiewackim? Jak to nie mam? Ja nie mam talentu śpiewackiego? Niedobrze. Talent śpiewacki nie istnieje, Misji mówi. Nie możesz być taka okropna dla swojej pańczki. I tak, i dzisiaj jest, czy dzisiaj jest ostatni dzień września, czy dzisiaj jest pierwszy dzień października? Ja już sama nie wiem, ja już wszystko straciłam, całą rachubę czasu, całą rachubę wszystkiego, bo muszę podliczyć jakiś miesiąc i stwierdziłam, że wrzesień będzie najlepszym miesiącem do tego, żeby podliczyć, ile zarabia moja firma, żeby złożyć o jakieś dofinansowanie dla samotnych matek. Będę Polko na benefitach. Będę Polko na benefitach, ale chciałabym to zrobić tak po ludzku, żeby wiedzieć, czy w ogóle potrzebuję takiego wsparcia. No potrzebuję takiego wsparcia, nie ukrywajmy, bo teraz wczoraj zadzwoniłam do tej firmy, co się zajmuje gazem i tym. Gazem i elektryką i też wzięłam na siebie już ten rachunek. Jest kolejna stówka. Następne muszę wziąć ubezpieczenie. Wodę. Wiecie, to się tak wydaje, ale to są, wiecie, stówka za stówką, nie? Więc ja muszę to ogarnąć. Żebym zaraz nie została z długami. Kartę kredytową muszę spłacić. Ja nie wiem, czy spłacę, bo zaraz kupię wakacje, ale dobra. Nie wiem, czy kupię. Muszę spłacić te wakacje z ceny. Inaczej nie kupię. Już postawiłam im taki warunek. Jeszcze nie wysłałam im maila, ale. Przyszły mi kalendarze adwentowe. Szukam jakichś następnych tanich, ale nie mogę nic znaleźć. To znaczy tanich, takich normalnych, fajnych. Bo chciałabym właśnie w grudniu też robić otwieranie kalendarzy adwentowych. Dzień po dniu dla mnie, dla Matiego, wiecie, żeby było fajnie. Może psi też. Misji, ty też byś otworzyła kalendarz adwentowy? Byłoby superancko, jakbyś otworzyła. I byśmy miały. Matiemu nie pokazałam jeszcze, bo on by już zwariował. On teraz chce jakieś samochody.
sterowany na laserze, bez grawitacji. Boże kochany, czy to dziecko wiecznie musi mieć jakieś marzenia? Powinni takie dzieci czteroletnie odciąć od telewizji, bo to oni widzą w tej telewizji. Kiedyś on był jeszcze, pamiętam jak tutaj jeszcze mówiłam, że Mati to nie jest taki, że on wszystko chce, więc jak coś chce, to nie mam serca mu odmówić. Ale teraz powiem wam szczerze, że on już chce wszystko. To już chyba ten wiek nastał, że po prostu cokolwiek leci w telewizji, to już to on chce to. To on natychmiast już to chce. I ja mu powiedziałam, czekajcie, muszę sięgnąć tuż. I ja mu powiedziałam, że jak chce, to niech pisze list do Mikołaja. Zrobimy listę i wyślemy do Mikołaja, do jego ojca. Znaczy. Ja nie będę mu kupowała takich rzeczy bez okazji. Mikołaj niech mu przyniesie. Niech pisze na liście, co chce i Mikołaj mu przyniesie. Takie głupotki. Oglądałam dzisiaj wywiad z Dodą. To znaczy, to już stary wywiad, ale oglądałam. A propos tych, wiecie, dziewczyn z Dubaju, nie? Bo tam jest ta dziewczyna, która wygląda jak Natalia Siwiec. Ja lubię Natalia Siwiec, nie mogę powiedzieć. Lubię jej za ją politykę, ale ja uważam, że ona swoje, wiecie, swoje w życiu przeszła, wiecie, o co chodzi. I te dziewczyny z Dubaju, to ja myślę, że właśnie Natalia Siwiec to jest właśnie perfekcyjna postać do pokazania, jak takie życie wygląda, tak mi się wydaje. I no i Doda tam wrzuciła tą dziewczynę z tej koszulce z orła, która miała niby tam, wiecie, no zrobiła to na pewno dla kontrowersji, nie dla niczego innego, ja myślę, że to, że Natalia Siwiec wie, na czym polega życie dziewczyn z Dubaju, nie znaczy, że ona była jej dziewczyną z Dubaju, nie? Ja myślę, że ona była taką dziewczyną z Warszawy. Taką dziewczyną z Warszawki ona była bardziej niż z Dubaju. Więc to. No ale ona tam ją rzuciła dla kontrowersji, Doda, bardziej. Żeby było, żeby się działo, żeby ludzie gadali. No i tam była jakaś akcja, że właśnie ta Natalia powiedziała, że to jest jakiś absurd i że ona ma jakieś haki na Dodę. I Doda powiedziała, że ona ma haki na tą, na Siwcową, jeszcze lepsza. No dobra, ja lubię takie aferki oglądać. Ja lubię takie aferki oglądać. Lubię Siwcową. Dodę lubiłam też, dopóki nie zaczęła, wiecie, być znanym wirusologiem. Bo ją odfollowowałam na Instagramie, dlatego właśnie, bo ja wszystkich odfollowowałam, którzy mieli teorie spiskowe. Bo nie zaprzątam sobie głowy takimi rzeczami. I no i właśnie się okazuje, ale ja obejrzę te Dziewczyny z Dubaju. Dziewczyny z Dubaju, to powiem wam szczerze, że to będzie pierwszy polski film o bardzo, bardzo dawna, na którego będę polować w sieci, który obejrzę. Bo jestem ciekawa, co to wyszło. Jestem ciekawa, co to wyjdzie. Co to będzie. No i tak, Nisi, ty nie śpi, bo ty się rozsypiasz, a później wiesz, później w nocy harcujesz. Budzisz mnie w nocy nie wiadomo po co. Po co ty mnie budziłaś wczoraj w nocy? Cały czas chodzi spod tego, z dołu na górę, spod kołderkę, spod kołderki na dół. Mówię, ludzie kochani, co ona chce? Chciałam ją wypuścić. Nie, ona nie wyjdzie na dwór. Weszłam na górę z powrotem, ona dalej. Ja nie wiem, bo ona cały dzień śpi, a potem w nocy ją energia dopada. A dziś, o właśnie, jak byłam na siłowni, to sobie myślałam, żeby dzisiaj pójść na spacer w stronę cmentarza, bo tam jest taki duży kasztanowiec, no a że ona zjadła wszystkie moje dekoracje jesienne, to chciałam nazbierać kasztanów i zrobić coś z tymi kasztanami bardziej. Ale zaczął padać deszcz, no i w deszczu to już nie to samo. W deszczu to już nie to samo. Nie.
W deszczu chodzić to nie to samo. Prawda, Missy? Nie, w deszczu nie będziemy chodzić. Są inne rzeczy do chodzenia niż w deszczu. W deszczu to my możemy jedynie, nie wiem, mi się spać chce. Gdzie jest moja kawa? O właśnie, kawa przecież. Kawa, przecież się napije kawę. Jednym haustem. Tak, Missy, musimy. Mamy do pracki dużo. Mamy dużo do pracki. No nie, Missy? Co my będziemy pracować dzisiaj? Gdybym to kontrówka. Voilà! Jestem zrobiona na bóstwo. Trochę ponad 20 minut, ale może coś wytnę, jakieś cichości. I może wyjdzie 20 minut z tego, bo tak ponad 20 to nie bardzo na taki codzienny odcinek. No ale zobaczymy. A więc tak, dziewczyny i chłopaki, dzięki wam śliczne za oglądanie, dzięki, że jesteście po raz 1005, dzięki, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie, dziękuję, że subskrybujecie, dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję, za każdą obserwację na Instagramie, naprawdę dziękuję, 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 róbcie to dalej, proszę, nie dla fejmu, a dlatego, żeby pokazać wsparcie, bo naprawdę tego potrzebuję teraz. Także dziękuję wam ślicznie. Widzimy się już jutro. Buziaki, pa!